Jesteśmy przy stoisku z piwami regionalnymi z Łasku. To jest piwo Kory, to jest taki mały rodzinny browar z Łasku koło Łodzi. Mamy piwa naturalne, niepasteryzowane. Klasztorne smaki. Jesteśmy na stoisku śledziowym. Śledź kiszony, jest to receptura klasztorna. Zalewa się go zaledwą solą. Mamy do kiszonego śledzia, używamy ogórków, papryki, cebula, czosnek, jakieś warzywa, przyprawy. Mamy również Bismarka klasztornego, jest w zalewie octowej. A teraz, kochani, jesteśmy na przyprawach na zielonych jarmarkach w Ustce. Przyprawy powstają w Polsce. Mamy przyprawy z całego świata. Indyjskie, meksykańskie, azjatyckie, do kuchni włoskiej. Słuchajcie, jest sos koperkowo-ziołowy. Nie taki, który kupujemy w Biedronce, czy w innych dyskontach spożywczych, tylko naturalny sos sałatkowy. Proszę bardzo, to jest sos sałatkowy, kochani, sałatkowo-koperkowy w cenie 4 zł. Mamy coś dla najmłodszych, stanowisko dla najmłodszych, t-shirty, różnego typu napisy, córeczka, tatusia. Chciałem zapytać naszego rozmówcę, jak się bawi na zielonych jarmarkach. Jak się bawisz na zielonych jarmarkach? I wszystko jasne, zarąbiście. I tak, kochani, z zaskoczenia zielone jarmarki, jak wam smakują rzeczy? Dobry, bardzo dobre, ale jeszcze żyjemy. Jeszcze żyjecie, czyli będziecie żyli, to wam mówię, obiecuję. A państwo są skąd? Katowice. Czyli ze Śląska. Tak. My jesteśmy z Łodzi, a na zielonych jarmarkach jesteśmy w Ustce. I polecacie te produkty? Tak, polecamy. Jak najbardziej. Bardzo dobry, smaczny. Czyli, drodzy państwo, nic tylko przyjeżdżać do Ustki na zielone jarmarki i nabyć takie produkty naturalne, z naturalnych składników, dodać jogurt, sos koperkowo-ziołowy, gotowy. No